Witam serdecznie. No, chciałem przedstawić pierwszy nóż, z którym się zetknąłem, bułatowy. To jest zrobiony przez Alka Strzyżewskiego bułat, własnoręcznie. Jest to chyba jedyny w Polsce człowiek, który robi bułaty. Ten nóż dostałem w stanie taki, jak widać, z tym, że przeprofilowałem troszeczkę krawędź tnącą na 20 stopni. No, niektórzy mówią, że to jest troszkę za ostro na nóż myśliwski, ale ja sprawdziłem w łowisku, że przy dobrej stali taki kąt sprawdza mi się najlepiej. Nie wiem, jak tu widać na tym filmie krawędź tnącą. No, powiem coś o nożu. Nóż zrobiony z orzecha. Mnie bardzo tutaj w nim bardzo frapuje biała wstawka z kości słoniowej. Piękne żyłkowanie. Widać, że Alek ma pojęcie o tym, co chciał uzyskać. Bardzo ładny jest efekt. Później na koniec filmu zrobimy zbliżenie samej gardki i loga. Logo mi się też, nawiasem mówiąc, podoba. No, bułat, wiadomo, jest to stal wymyślona kilka tysięcy lat temu. W pewnym momencie sztuka robienia bułatu umarła. Znalazło się kilkunastu czy kilkudziesięciu pasjonatów na całym świecie, którzy odtworzyli tą piękną sztukę robienia bułatu. Bułat zawsze był takim materiałem troszeczkę otoczonym takim nimbem tajemnicy, tajemniczym, bo niby prosta stal, żelazo, węgiel i jakieś przypadkowe pewnie dodatki, bo na temat składu nic nie wiem. Natomiast wychodzą piękne wzory, niczym damast. Te wzory to jest po prostu układ węglików. To są prawdopodobnie tlenki żelaza, tego nie wiem. Powiem tylko, że przy profilowaniu, tego ostrza, to diament płakał. Zacząłem od 200, od gradacji 200, bo było na nieco większy kąt. Chciałem zrobić, powiedzmy sobie, ten kąt zmniejszyć. No, powiem szczerze, że dużo czasu trzeba było to robić. Gdybym miał to nagrywać na filmie, to trzeba było ten film około godziny, żeby trwał. I teraz tak. Ostrze, noże swoje na płytkach diasama. Dlaczego na diasamie? Dlatego, że diasam jest ostry. I przy przeprofilowaniu krawędzi tnącej wyzbywam się wszelkich pofalowań po taśmie, które muszą wystąpić, bo nie da się na taśmie zrobić idealnie prostej krawędzi tnącej. I w związku z tym, że jest szeroka, to krawędź wygląda, nie wiem, czy to widać, czy nie widać, idealnie, właśnie dlatego, że jest szerokie. Dlaczego na diamencie? Dlatego na diamencie, że jest to tak twardy materiał. Ja bym to porównał, te węgliki, twardość węglików, do korundu. To są tlenki, nie tlenki, tylko związki aluminium, tlenki, które są bardzo dużej twardości. Jeżeli nie będziemy robili tego na diamentach, a na czymkolwiek, co jest mniej twarde, to po prostu te całe jego walory wyrzucimy, bo po prostu tlenki zostaną powyrywane. To na bułacie ten piękny rysunek, jeśli chodzi o swoje walory tnące, dorównuje jego urodzie. I nie możemy pozbyć się tych węglików, które działają jak mikrowęglików, które działają jak piłka. Ja specjalnie pokażę Wam, że to nie jest przygotowany specjalnie nóż pod te testy. Po prostu przeciągnę na diamencie o gradacji z 600, to jest diament diasamowski, i na tym poprzestanę. Dlaczego poprzestanę? Dlatego, że przekonałem się, że ciągnięcie wyżej mija się z celem, bo znacząco nie poprawia, żeby nie powiedzieć, w ogóle nie poprawia jego własności tnących. I dlatego specjalnie tu na oczach Waszych robię to na 600. Tego na zbliżeniu nie widać, ale z tej strony jest 2600. To jest właśnie 600. I na tej 600
przyciągnę specjalnie przedtem na 200, żeby wykazać Wam, że nie ma potrzeby. I tą 200 teraz ściągnę kilkoma pociągnięciami. Ja już troszeczkę tych noży naoszczyłem w życiu i widzę, jak ten diament do mnie mówi. I on po prostu czuć, że pracuje w tym wszystkim. No przyciągniemy jeszcze drugą stronę, żeby nie było, że jest wygładzone jak brzytew. I dlatego tak dobrze tnie. Więc myślę, że wystarczy. Ja co prawda już włosów u mnie nie uświadczysz, bo często no, to jest taka pierwsza próba, ale możecie mi wierzyć na słowo, że włosy odskakują na dotyk. Może inną próbę Wam zrobię, pokażę. Przygotowałem sobie tutaj włos z chybu dzika, żebyście zobaczyli, że to jest normalny włos, niepreparowany. Może na białym tle Wam pokażę, że tu nie ma żadnych uszkodzeń. Zwykły, normalny włos z zwykłego, dzikiego świniaka. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ja go ten włos tnę wzdłuż. Nie wiem, czy to widać. Ale spróbujemy, może jeszcze się uda. To już jest precyzja taka, a ręce mi się trzęsą, bo mam tremę. Zrobić go jeszcze raz. No i już tutaj wiem, że nie zrobię, bo jest tak cienkie, ale cienki ten włosek, że on się gnie po prostu od samego ciężaru, ale spróbujemy. Nie, będzie za... No, pokażę Wam tylko, że weszło, nie przycięło. Więc można uznać, że ten nóż no, tnie dobrze. No tu jeszcze drugi zrobimy, żeby nie było, że to tylko się udało. Zróbmy tak. Spróbujmy go tak precyzyjnie pociągnąć, żeby się udało na 4. Kiedyś mi się to udało, ale to bardzo rzadko wychodzi, bo po prostu włos jest wzdłuż, tak ma swoje żyłki, jak wejdzie w żyłkę, to po prostu widać, że on z włosem robi co chce. Dobrze, a teraz może zrobimy taką próbę golenia. No sucho, co prawda. Widzicie, co robi? O. I jeszcze raz. No to jeszcze raz. I tak możemy sobie bez końca. Tu widać włosy powycinane. Powycinane. A spróbujemy, jak on sobie radzi z kartką. Powiem Wam, że kiedyś się zaparłem i obydwa policzki wygoliłem na zero. Na sucho. Nie jest to, powiedzmy sobie, widzicie, że on tnie w każdym kierunku papier, jak sobie tylko chcemy. Tak, tak, tak. Tak, tak. Proszę, następna karteczka. Ja w domu się nim bawiłem, bo dostałem go kilka dni temu. I bawiłem się, rozpracował kilka kartonów. I powiem Wam, że byłem zaskoczony, jak taka stal sprzed kilku tysięcy lat. Tniemy teraz z dużo włosa, bo... A teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli ja się przyłożę do cięcia... O. To jest gruba kartka. I te grube kartki mają czasami takie grudki jakiegoś twardego materiału. Dobra. Zobaczymy teraz, jak tnie sznurek. Patrzcie. Cyk, na dotyk. Na dotyk. To nie, tylko naciskam. Jeżeli pociągnę, to odskakuje natychmiast. Przy samym nacisku, widzicie, on już pociął wczoraj linkę od spadochrona, na którą ciągam, od spadochronu, na której ciągam dziki, i powiem Wam szczerze, że wrażenia na nie zrobiło. Aczkolwiek po kartonach musiałem go troszeczkę podostrzać, ale to było po prostu pół śmietnika śmieci. I tak możemy sobie się bawić w nieskończoność, żeby nie przedłużać, to po prostu to trochę przyspieszymy ten temat. To trzeba uważać na palce. Dobra, to jest za słaby materiał. Spróbujemy teraz. Mam taki stary pas chyba od broni, 30-letni. Skóra jest twarda jak końskie kopyto. Zobaczymy, jak to idzie. O, tu trzeba docisnąć, tu trzeba docisnąć, ale jakichś tam większych problemów nie widzę. A spróbuję może wzdłuż, będzie gorzej szło.
Nie ma żadnego problemu. Możemy się tak bawić długo. Ale specjalnie wziąłem skórę, bo na skórze się najszybciej tępi nóż, bo ten filmik nie może trwać w nieskończoność. I chciałbym skrócić ten film na maksa. Tu się trzeba przyłożyć, bo ta skóra jest naprawdę cholernie bardzo twarda. Ona już swoje przeżyła, przeleżała w szafie. Idzie, dobra. A teraz zobaczymy, jak on zobaczy, jak on będzie się dalej zachowywał. Myślę, że nie ma sensu dłużej się z tym bawić. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał teraz, jeśli chodzi o cięcie papieru. No, ja powiem tak, żadnego wrażenia to nie zrobiło. Nie, bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Dobra. I teraz jeszcze raz poćwiczymy skórkę, bo to widać, że za słaba próba była dla niego. Ale zobaczymy zaraz. To naprawdę jest ciężki materiał do cięcia. Trzeba się przyłożyć do tego. Ale... po prostu jest skóra, która pamięta jeszcze te złe czasy. Słusznie minione. A tutaj, gdzie jest wypracowana od potu, to jest zbliżona do żelaza. Ła, jest cała przepocona, zakonserwowana i twarda. Jasna cholera. Nie. Dobra, zobaczymy teraz. Zobaczymy, czy włos będzie cięło. Co bardzo zresztą wątpię, bo to jest naprawdę ciężki test dla noża. Powiem wam, że w domu robiłem to z inną stalą, nie powiem jaką, z popularną zresztą stalą, to po cięciu takiego czegoś, to o goleniu w ogóle, czy o cięciu włosa nie było mowy. Natomiast tutaj sam jestem ciekaw, co to z tego będzie. No dla mnie jest to zaskoczenie. Żeby nie było, że było cięte tylko brzuszkiem, więc tylko brzuszkiem będę jeździł, bo brzuszek powinien się stępić najbardziej. No nie. Dobra. To w takim razie zobaczymy, czy goli. No troszeczkę, nie bardzo niewiele. Widać to czy nie, że włosy są. Tak jakby ciut gorzej, ale... nie jest to jakaś znaczna różnica, czyli będziemy go maltretować dalej. Dobra, ręka mnie boli już i to jest cały problem, bo trzeba się naprawdę do tego przyłożyć. No to jedzie. A to jest ciężkie, bo to się rękoma dotykało, to idzie to bardzo ciężko, bo to jest twarde jak jasna cholera. Dobra, idziemy dalej. Dobra. No zobaczymy teraz. Zobaczymy, o, może na tym kawałku. Bo już mi się nudzi ciąć tą skórę, to zrobię coś, za co mnie Alek Krzyżewski chyba powiesi, bo będę... Nienormalnie. Więc zrobimy coś innego. To jest co prawda nóż nie do rąbania. Krawędź nąca jest bardzo, bardzo delikatna, więc prawdopodobnie będę miał do czynienia z Alkiem i pozbędę się kolegi, że mu zniszczyłem klingę, bo tego normalna stal nie powinna. Poroże jest twarde, jak to poroże, ale sobie daje radę. Dobra, weźmiemy teraz kartkę. I zobaczymy. Leciutki opór czuć, nie powiem, zwłaszcza na brzuszku, ale wbrew pozorom sobie radzi. Radzi sobie. Zobaczymy. No nie jest źle. Czyli uważam, że taka ekstremalna próba z porożem, która nie spowodowała żadnego, ale to żadnego wykruszenia, nie wiem, czy to będzie widać, może na tym będzie widać, że wykruszeń nie ma w ogóle, no to jest dla mnie szok.
To jest dla mnie po prostu szok. No to tyle. Powiem tak. Bardzo, bardzo jestem zaskoczony in plus. Mnie się bardzo podoba praca z bułatem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam, Daszburg.